Uważam, że praca u podstaw nad podniesieniem świadomości społecznej odnośnie tego, czym jest drewno, jakie ma walory, to jest odpowiedzialność, która spoczywa również na przemyśle drzewnym. Przemysł drzewny jako taki, sam sektor leśno-drzewny jest na tyle istotną i ważną, niezmiernie ważną gałęzią polskiej gospodarki, że sam w sobie nie jest w stanie kreować, inspirować wszystkiego. Ja się cieszę bardzo, ponieważ słowo strategia sektora leśno-drzewnego w moim odczuciu ostatnimi czasy pojawia się coraz częściej. To już jest bardzo, bardzo ciekawy sygnał, bo drewna więcej nie będzie. Ja jestem nawet przekonany, że będzie go mniej. Pytanie tylko kiedy i ile, bo co do tego to już jest futurystyka. To była propozycja zasad sprzedaży surowca drzewnego na 2024, którą zostaliśmy obdarowani przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych na ostatnim spotkaniu. Cały czas kładziemy niezmiernie silny nacisk na to, by całość przebiegu procedowania sprzedaży surowca drzewnego w Polsce była transparentna. Transparentna od początku do końca. Lasy powinny postąpić dokładnie tak, jak postąpiły, tylko że odwrotnie. A jakby mnie pan zapytał, dlaczego tak postąpiły, to odpowiedziałby pan tylko właśnie dlatego, że mogą, nic więcej. Podczas odbywających się w połowie września targów DREMA nagraliśmy rozmowę z Piotrem Poziomskim, który od niespełna pół roku pełni funkcję prezydenta Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Panie prezydencie, jeśli mógłby pan powiedzieć kilka słów o tym, w jakim kierunku podążać będzie Izba? Czy to będzie kontynuacja tego, co do tej pory Izba robiła, czy też powstanie jakaś nowa droga, nowy kierunek rozwoju czy działania Izby? No myślę, że to będzie hybryda. Dotychczasowe osiągnięcia, jeśli tak to można nazwać Izby, są zacne i chwalebne i nie należy tego ani też krytykować, ani też nie doceniać. Natomiast jak to zwykle bywa, przychodzi nowa osoba, ma swoje nowe kierunki, nowe wizje i na pewno będziemy lekko skręcać w tą stronę, by troszeczkę przenieść ciężar na inne obszary, by może jeszcze inaczej, może jednak lepiej wypracować relacje, kontakty z rządzącymi, z lasami państwowymi. Może będziemy chcieli próbować się troszeczkę pójść w stronę jakiegokolwiek inspirowania, jeżeli chodzi o rozwój. No i na pewno bardzo silny nacisk na projekt hashtag Drewno jest Eko. Uważam, że praca u podstaw nad podniesieniem świadomości społecznej odnośnie tego, czym jest drewno, jakie ma walory, to jest odpowiedzialność, która spoczywa również na przemyśle drzewnym. Również główna ta odpowiedzialność w moim odczuciu jest na stronie rządowej, na stronie leśników, bo choćby z natury, choćby z funkcji społecznych, które pełnią te instytucje i możliwości finansowych, jako takich, to ta kolejność powinna być zachowana. Natomiast ciągłe tylko zwracanie palcem w stronę osoby, która powinna coś zrobić, a my nie, to nie jest skuteczne. My spróbujemy w swojej skali siły środków próbować pracować nad tym tematem. Ja mam świadomość, że to nie będzie projekt, który nagle będzie game changerem i cały świat się odwróci do góry nogami, ale brak możliwości osiągnięcia 100% sukcesu nigdy nie może być wymówką do tego, żeby nie robić nic. A czy nie warto było spróbować jakiejś współpracy w tym zakresie, chociażby z lasami? To jest zawarte u podstaw tego projektu. Ja o tym powiedziałem nawet podczas inauguracji, podczas pierwszej prezentacji, kiedy na kongresie COPDREF wspominałem na temat tego projektu. Pierwsze kierunki, jakie obiorę w kwestii rozmów na ten temat, to jest właśnie rząd i to są lasy państwowe. Nomen omen, wstępnie już jakieś rozmowy, nazwijmy to takie, no, jeszcze nieoficjalne, ja już też przeprowadzałem. I wydaje się, że jest żywe zainteresowanie, żeby partycypować w współdziale. Natomiast no, co do szczegółów, to ciężko jeszcze mówić, bo żadnych oficjalnych rozmów faktycznie nie podjęliśmy, bo nie było nad czym. To jest dopiero kilka dni, kiedy udało nam się tą bazę, ten startup, bo to jeszcze nawet nie ma formy, nie ma struktury, nie ma wielkości, ale chodziło o to, żeby mieć coś w cudzysłowie namacalnego, od czego można zacząć, coś, z czym można pójść do rządu, coś, z czym można pójść do lasów państwowych i innych organizacji, bo tutaj też mam na myśli współpracę z innymi organizacjami i od tego zacząć, od tego próbować cokolwiek tworzyć. No to oczywiście do tego są potrzebne środki. To się bez środków finansowych nie obędzie. My jako Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego nie dysponujemy budżetem, który byłby w stanie zaspokoić te potrzeby. Mam nadzieję, że uda nam się w jakichś różnych formach te środki zewnętrznie oczywiście pozyskać. Czy z takich kierunków rozwoju dotyczących jakby wnętrza branży, czy jakieś wspólne projekty
inwestycyjne, finansowe, coś, co mogłaby branża jakoś wspólnie podziałać, też obniżać pod uwagę, czy raczej każdy członek Izby? Padały różne propozycje. Ja nie ukrywam, że okres pół roku, jaki mam przyjemność i zaszczyt być prezydentem, jest jednak mimo wszystko stanowczo za krótkim okresem, by móc we wszystkich płaszczyznach, we wszystkich obszarach w sposób konstruktywny i definitywny wypracować sobie choćby nawet poglądy, cele i strategie. Ten początek to jest czas, kiedy trzeba się z tym wszystkim zaznajomić. To pochłania ogrom energii, ogrom czasu. Natomiast faktycznie były takie pomysły, żeby móc popracować wspólnie nad pewnymi wspólnymi rozwiązaniami, które by nam mogły ułatwić. Ja w dalszym ciągu obstaję przy stanowisku, że również w tym obszarze to może i będzie prawdopodobnie skuteczne, ale też będziemy potrzebowali tutaj zaangażowania strony rządowej. Ja uważam, że przemysł drzewny jako taki, sam sektor leśno-drzewny jest na tyle istotną i ważną, niezmiernie ważną gałęzią polskiej gospodarki, że sam w sobie nie jest w stanie kreować, inspirować wszystkiego. We wszystkich cywilizowanych krajach odbywa się to w ten sposób, że rząd bierze w tym udział. Rząd bierze w tym udział poprzez to, że organizuje wszelkiego rodzaju programy, inicjatywy, wsparcie. I to musi być obopólna współpraca. To muszą być organy, które wzajemnie gdzieś tam ze sobą współpracują. Sami myślę, że nie będziemy w stanie zbyt dużo działać w skali makro. Natomiast pojedyncze sytuacje, gdzie będziemy próbowali rozmawiać na przykład, nie wiem, z firmami ubezpieczającymi, bo to jest największy problem przemysłu tartacznego, mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości coś w tym temacie wywalczyć. Choć próby już były, no niestety nie zawsze osiągany był tutaj sukces, ale próbować należy, bezwzględnie. Wspomniał Pan o tym, że w cywilizowanych krajach rząd jakby wspiera pewne gałęzie przemysłu. No w Polsce mamy taką sytuację, że od wielu lat właściwie nie ma żadnego projektu, który by dotyczył przemysłu drzewnego, no oprócz powiedzmy dotacji unijnych. Na Mazurach jest ten kierunek rozwoju, przemysł drzewny, meblarski, ale jakby krajowo właściwie od 2006 roku, kiedy powstała taka strategia dla przemysłu drzewnego, strategia powstała i właściwie nic się z nią dalej nie stało. Ona de facto nie powstała, to jest tylko wyłącznie projekt, no jest który dokument, nigdy, tak? To jest dokument, to jest projekt, który nigdy nie został w jakikolwiek sposób wzięty pod uwagę i wdrożony. Tak. No to właściwie nie było takiego działania rządu, żeby w jakiś sposób tą branżę nawet nie wesprzeć, ale spróbować chociażby zmienić przepisy, które ograniczają pewne działania branży. Czy uważa Pan, że Izba jest w stanie przekonać rządzących, że warto i trzeba coś takiego zrobić? Czy jest w stanie? Tego nie wiem. Czy będziemy próbować? Mam stuprocentową pewność, że tak. Ja się cieszę bardzo, ponieważ słowo strategia sektora leśno-drzewnego w moim odczuciu ostatnimi czasy pojawia się coraz częściej. To już jest bardzo, bardzo ciekawy sygnał. Wcześniej wydaje się, że w ogóle o tym nie mówiono. Wydaje się, że dzisiaj temat strategii jest tematem, który nabiera swego rodzaju mocy i wartości. Mam nadzieję, że to jest jedynie baza, że będziemy w stanie wypracować sobie właśnie tego typu strategię. Z wieloma osobami już tak powiedzmy zakulisowo sobie na ten temat rozmawiałem i w środowisku i rządowym, i w środowisku leśnym. Mam nadzieję, że to są takie podwaliny do tego, żeby kiedyś konstruktywnie można by było do tego usiąść i to wypracować. Jestem przekonany też, że sama Izba nie będzie w stanie i nawet nie powinna, bo mówimy tutaj o stworzeniu strategii sektora leśno-drzewnego. To jest ogromny projekt, w którym muszą brać udział wszyscy interesariusze tego przedsięwzięcia. My mówimy tutaj też o stronie społecznej, która w moim odczuciu, może się mylę, ale też ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o sektor leśny, została lekko zaniedbana. Nie można ich pominąć, nie można ich nie zauważać, bo przynosi to skutek zupełnie odwrotny od zamierzonego. Akcja rodzi reakcję. Im bardziej się udaje, że się tych głosów nie słyszy, im bardziej się spycha te podmioty do narożnika, tym one nabierają w siłę. Bardzo szybko zyskują uznanie opinii publicznej, która w sposób naturalny, jak słyszy słowo eko, to już jest za, niekoniecznie kontemplując i podając refleksji, jaka jest merytoryka i ile w tym jest prawdy. Myślę, że te rozmowy trzeba bezwarunkowo prowadzić, ale to wszystko razem wzięte dopiero może powodować budowanie sektora leśno-drzewnego i tej strategii, która moim zdaniem jest najważniejsza. No i to, co jest też równie ważne,
mam nadzieję, że albo będzie to pierwotnie, albo to będzie konsekwencją właśnie tej strategii, to jest legislacja. Podstawowe definicje, które dotykają niezmiernie mocno sektor leśno-drzewny, to jest definicja drewna energetycznego, to jest drewna pożytkowego. Strasznie przykra sprawa, bo to są ogromne ilości substancji drzewnej, która mogłaby trafiać na nasz rynek czystego surowca drzewnego, który mógłby zaspokoić chociaż w drobnej części potrzeby zakładów, które podają to przetworzenie. W ten sposób moglibyśmy zaoszczędzić nasze surowce. Więc no, wydaje się to być jako niezbędne, dodając jeszcze tutaj biomasa wtórna i pierwotna. To przecież też jest niezwykle ważne, żeby to drewno okrągłe trafiało pod obróbkę tylko i wyłącznie zęba, tylko pod obróbkę piły, a nie palnika, bo często niestety jest tak, że to drewno w ogromnych ilościach jest spalane, co jest strasznie przykre. To pojęcie ekologii i działania z tą stroną społeczną, tak nazwijmy ją, ale to, bo to jedna część to jest jakby dotarcie do społeczeństwa i przekazanie im, że no, faktycznie drewno to jest materiał, który warto używać i dobrze jest używać. I jest ekologiczny, nie zapominajmy. Jest ekologiczny. Natomiast druga część to są ta część różnych organizacji, które właściwie w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć, że walczy z lasami, ale ma zupełnie inne spojrzenie czy inną chęć gospodarki leśnej, czyli mocne ograniczenie pozyskania, pozostawianie dużej ilości lasów, które nie byłyby w ogóle zagospodarowane, tworzenie nowych parków narodowych. No to niezmiennie jakby kieruje nas do tego, że mamy ograniczone zasoby drewna do pozyskania czy do przerobu dalszego w przemyśle. Na to się nakładają pewne polityki unijne, które też w tym kierunku idą. Na konferencji COP-DREV mieliśmy okazję wysłuchać pana dyrektora Dawidziuka, który pokazywał, że z 48 milionów, jakie mogłyby być pozyskiwane... Mogłyby być, one nigdy nie były pozyskane. To są, to jest w 2040 roku, ok. Że właściwie w najlepszym przypadku pozostanie ta ilość, która w tej chwili jest pozyskiwana, czyli około 40 milionów, ale w zasadzie przy tym kierunku społecznym właściwie wynika, że jeszcze to będzie niżej. Jak to może wpłynąć na polski przemysł drzewny? To jest troszeczkę futurystyki w tym zawartej. Nie czuję się chyba na tyle kompetentny, żeby w sposób precyzyjny. Potrafię sobie wyobrazić, że czeka nas dość duża zmiana. Potrafię sobie wyobrazić, że idąc w kolejnym etapie rozwoju osiągnęliśmy całkiem niezły wynik, jeżeli chodzi o ilość przetwarzanego surowca. Może to będzie czas na jakość, może to będzie czas na głębokość tego przetworzenia. Bo przecież nam chodzi o to, żeby jak najwięcej wartości dodanej pozostało w kraju. Po to, żebyśmy mieli jak największy udział w PKB, po to, żebyśmy odprowadzali jak najwięcej podatków, zatrudniali jak najwięcej ludzi. Więc może będzie taki czas, że nie będziemy chcieli wysłać deski szorskiej. Może poddamy ją jeszcze jakiemuś przetworzeniu. Wydaje się to być naturalnym kierunkiem, który będzie czekał przemysł drzewny w przyszłości w Polsce, bo drewna więcej nie będzie. Ja jestem nawet przekonany, że będzie go mniej. Pytanie tylko kiedy i ile, bo co do tego to już jest futurystyka. Natomiast będzie go na pewno, mam nadzieję, że odrobinę mniej, nie dużo więcej mniej, bo te najbardziej takie radykalne teorie mówią o nawet pozyskaniu wielkości 31 milionów metrów sześciennych drewna w perspektywie bardzo niedalekiej. Ja mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie teoria i ona się nigdy nie ziści, bo konsekwencje tego byłyby dramatyczne nie tylko dla przemysłu, bo i dla gospodarki i moim odczuciu z punktu widzenia ekologicznego w żaden sposób nie byłoby to wartością dodaną. W żaden sposób. No to jakby mam nadzieję, że to będzie jeszcze jakiś czas trwało, ale w tej chwili jakby skracając te terminy, w zasadzie w najbliższych tygodniach powinny się pojawić zasady sprzedaży drewna i ilości tego drewna, jakie będzie do sprzedaży na przyszły rok. Zrywając z tradycją, nie pojawił się przedstawiciel Lasów Państwowych na COP-DREV-ie, który z reguły były prezentowane jakieś przynajmniej takie już ukierunkowane założenia, jak to będzie wyglądało. Pan przedstawił ofertę? Nie, to była propozycja
zasad sprzedaży surowca drzewnego na 2024, którą zostaliśmy obdarowani przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych na ostatnim spotkaniu 21, które miało miejsce w Sękociny w IBL-u, gdzie spotkaliśmy się jako wszyscy przedstawiciele branży drzewnej, organizacji wraz z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej i to zostało nam przedłożone jako projekt. Do tego projektu mieliśmy się odnieść, co też powyższym uczyniliśmy. Wszystkie organizacje branżowe się ustosunkowały i wysłały swoje stanowiska w tej sprawie. Czekamy, co będzie dalej, czekamy na kolejny ruch. Mam nadzieję, no bo chyba na tym mają polegać wspólne rozmowy, na tym ma polegać dialog, że jedna strona przedstawiała propozycje, druga strona zgłosiła swoje wątpliwości i też nie, bo są zapisy, które nie były poddawane wątpliwościom. Teraz powinniśmy się spotkać i wypracować konsensus. Zabrzmiało niby normalnie dla tych z Państwa, którzy na co dzień prowadzą biznes. Zła informacja jest taka, że to niekoniecznie musi być standardem, niekoniecznie musimy być pewni, że tak właśnie będzie. Czy mógłby wskazać te punkty w tej ofercie zasad sprzedaży, czy w tej propozycji zasad sprzedaży, te najbardziej takie na minus i te, które jakby są najbardziej popierane przez przemysł spośród tych propozycji? Jeżeli chodzi o te wartości, które są tymi budzącymi najwięcej wątpliwości całej branży, bezdyskusyjnie całej branży, to jest kwestia zasadnicza, jeżeli chodzi o możliwość obstawiania 100% historii już w pierwszym etapie procedowania na portalu leśno-drzewnym. Czyli lasy wystawiają do sprzedaży 70%. Mamy taką nadzieję bynajmniej, bo nigdy nie mamy możliwości się o tym przekonać, czy na pewno. Dlatego też wnosimy o pełną transparentność. Natomiast my jako przedsiębiorcy będziemy mogli obstawiać na 100%, czyli de facto będzie podaż z popytem w sposób sztuczny, bardzo mocno rozciągnięta, napompowana. I to w konsekwencji będzie kończyło się tym, że będziemy musieli podbijać się cenami, żeby zdobywać to drewno. To jest zapis, który jest moim zdaniem kategorycznie niedopuszczalny. To nie ma nic wspólnego z tym, co przyświecało portalowi leśno-drzewnemu. On miał być tą bazą, tym naszą mechanizmem do utrzymania branży drzewnej jako bezpiecznej, jako trwającej. Z każdym razem ten mechanizm małymi krokami ewoluuje w stronę coraz bardziej otwartego, w stronę coraz bardziej drogiego rozwiązania. W konsekwencji coraz trudniej się po prostu poruszać w tej przestrzeni. Dużo firm odczuwa bardzo, bardzo negatywne konsekwencje, a ja się obawiam, że największe konsekwencje tego będzie ponosił sektor MŚP, małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest strasznie przykre, bo to jest właśnie ten sektor, który jest tą wartością dla gospodarki zawsze najbardziej dodaną. Jakby tego nie oceniać, jakby na to nie patrzeć. Drugi zapis to jest zapis dotyczący cykli, w jakich będziemy kupować. Dotychczas mieliśmy to w cyklu 6-miesięcznym, czyli co 6 miesięcy dokonywaliśmy zakupu. Teraz propozycja jest, żeby dokonywać zakupu w cyklu 4-miesięcznym, czyli 3 razy w roku. Nawet jeżeli pozornie mogłoby się to wydawać w aspekcie śledzenia rynku pozytywne, to po przeanalizowaniu sumarycznie wszyscy mają również jedno bardzo konkretne stanowisko, że to jest zapis, który będzie bardzo niekorzystny. Będzie bardzo niekorzystny dla obojga stron, co ciekawe, bo i dla lasów, i dla nas, bo planowanie i funkcjonowanie w tak krótkich okresach czasu spowoduje straszną niepewność na rynku, spowoduje ogrom pracy i niepewności tego, jak postępować w kolejnych kontraktach, a szczególnie będzie to niosło ogromne zagrożenie dla firm, dla podmiotów, dla tych niekiedy małych rzemieślników też, którzy przetwarzają surowce liściaste, wysokocenne. Bo może się tak okazać, że będzie okres 4 miesięcy, kiedy w jego regionie nikt nie wystawi dęba, którego potrzebuje. I to jest w ten czas rzecz, która jest no, dla takiej firmy praktycznie rzecz biorąc niekiedy być albo nie być. A z plusów? Coś, co jest faktycznie taką rzeczą, na którą branża czekała? No tak, spełniło się moje marzenie, o którym marzenie oczywiście z uśmiechem. Ja o tym bardzo dużo rozmawiałem i bardzo mocno nalegałem, by już w poprzednich zasadach było to zastosowane. Dotyczy to z punktacji za głębokość przerobu.
To jest temat, który w ogóle jeszcze mam nadzieję, że będzie ewoluował. Mam nadzieję, że to jest zapis, który zaczął i będziemy, jest zaczynem, przepraszam, i będziemy w tą stronę szli może troszeczkę w stylu chorwackim, kiedy ta głębokość przerobu surowca drzewnego jest bardzo fajnie i skutecznie punktowana. I są też bardzo radykalne zapisy, które egzekwują oświadczenie prawdy w tym zakresie. Bo jeśli nie, to nie ma pytań, nie ma zastanawiania się. Pan jest po prostu wykluczony z rynku na okres na przykład roku, czy też dłużej, w zależności, to jest dość skomplikowane. My też nalegamy i chcemy, aby zapis o głębokości przerobu był tym, co będzie nas wspierał z jednej strony i chronił przed firmami handlującymi, już nieważne w jakim kierunku, a już szczególnie tymi, gdzie idzie ten surowiec na kierunki azjatyckie, ale jednocześnie też inspirował. Bo jeżeli dobrze będą sankcjonowane przepisy na temat głębokości przerobu, to ludziom w najnormalniej świecie będzie się opłacało inwestować. Po prostu będą mieli w ten sposób określone preferencje. To jest tak oczywiste, że aż żal, że to nie funkcjonuje. W tym zapisie, bo się rozwiodłem, jest tam zmiana dotycząca punktacji za korowanie i sortowanie. Dotychczas to było 5 punktów, teraz to jest 1 punkt. Wszyscy dobrze wiemy, ktokolwiek miał kiedykolwiek cokolwiek do czynienia z branżą drzewną, wie, że samo korowanie, sortowanie to jest tylko i wyłącznie furtka do tego, żeby przyznać 5 punktów, tak jak było w to bieżącym okresie, firmom, które będą to drewno odsprzedawały dalej. Do teraz tej pory te punkty, obojętnie jaki był zakres przerobu, to właściwie to i tak te 5 punktów się należało. Było. Ten zapis, gdzie mówiło się o tym, że jest 0 punktów, był martwym, bo tam i tak nikt nie przynależał. Mhm. Teraz jest to 1 punkt, więc to jest na pewno krok, świetny krok w dobrą stronę, ale nie zmienia to postaci rzeczy. Znowuż muszę być tym, który krytykuje, że główny postulat w zakresie punktacji został w ogóle nie spełniony. Cały czas systematycznie i jednoznacznie wnosimy, by waga ceny była maksymalnie 60%. Waga ceny ma być 60% i w ten czas dopiero te mechanizmy, o których mówimy, nabiorą mocy, bo naraz nabrały tylko kształtu. Natomiast ich skutek i na ich siła oddziaływania rynek jest bardzo mikra. W dalszym ciągu jest tak, że firma, która nie przetwarza, a kupuje tylko z różnych powodów i pod różnymi celami, jest praktycznie rzecz biorąc prawie że traktowana na równi ze mną, z firmą, która inwestuje, ryzykuje, bierze kredyty. To tak nie powinno być do końca. Ostatnią rzeczą, o którą prosiliśmy lasy, ja zresztą ostatnio wysłałem też pismo do dyrektora Kubicy, jako uzupełnienie do notatki po tym spotkaniu, cały czas kładziemy niezmiernie silny nacisk na to, by całość przebiegu procedowania sprzedaży surowca drzewnego w Polsce była transparentna. Transparentna od początku do końca. Oczywiście, jeżeli chodzi o procedury portalowe, to nie chodzi nam o transparentność przed zakończeniem, bo mogłoby to mieć jakiś wpływ na rynek, to jest logiczne. Ale po zakończeniu, karty na stół. Ja to jest dla mnie tak oczywiste. Mówimy tutaj o tym, że mamy do czynienia z podmiotem, który dysponuje 1/3 powierzchni Polski. Mówimy tutaj o podmiocie, który z przychodów z tytułu samej sprzedaży surowca drzewnego ma ponad 13 miliardów polskich złotych. Jak można tego nie uznać jako transparentne? Jak można tego nie chcieć? Małe gminy dokonują czynności na drobne kwoty i tam potrzeba podać wszystko łącznie z tym, co robiła żona w zeszłym roku. Przepraszam za kolokwializm, trochę z uśmiechem na twarzy. A w przypadku 15 miliardów, bo tyle de facto sumarycznie wynoszą przychody z lasów państwowych, jest totalna cisza. Nikt nie wie dokładnie, jak to się odbywa, pomimo tego, że jest opis na portalu Ośrodek Drzewny, to tam w dalszym ciągu są dwie niewiadome, które powodują, że nie jesteśmy w stanie zinterpretować jednoznacznie, ocenić i uznać za prawidłowe lub też nieprawidłowe te rzeczy, które się dzieją. Ten temat transparentności to jest temat, który dla mnie będzie priorytetem na najbliższe czasy. Uważam, że w tym zakresie powinniśmy bardzo mocno zmierzać. Jednocześnie też wniosłem jako ciekawostkę, myślę, że Państwa też to jako media zainteresuje, by od następnego razu, gdy będziemy odbywali spotkanie sektora przemysłu drzewnego z przedstawicielami dyrekcji generalnej Lasów Państwowych, by całość przebiegu tego spotkania była w transmisji online wraz z zlinkowaniem tego, zarchiwizowaniem w czasie nieokreślonym. Uważam, że
i przedsiębiorcy, bo to jest ponad 6 tysięcy podmiotów biorących udział w obiegu. I firmy zainteresowane, media, wszyscy mają prawo wiedzieć, jak to się odbywa, jakie zabieramy stanowisko. Uważam, że to by było nawet z ogromnym walorem dla Lasów Państwowych, które w ostatnim czasie nie mają zbyt dobrego wizerunku. I swego rodzaju otwarcie i pokazanie transparentności tego, jak to się odbywa, byłoby chyba z wartością dodaną dla obojga stron. Mam taką nadzieję i na to liczę. Cieszyłbym się też również, gdyby tak się stało. Nie wyobrażam sobie, że było inaczej. Ostatnie pytanie, które chciałbym zadać, to jest, znowu dotyczy lasów i kontrowersyjnej decyzji dotyczącej rezygnacji z certyfikacji w systemie FSC. Pomimo tego, że część dyrekcji miało jeszcze powiedzmy możliwość przez przynajmniej kilkanaście miesięcy skorzystać z tych certyfikatów, nawet które... Nawet przez lata w przypadku białostockich. Mogły skorzystać z tego, że miały już te certyfikaty. Podjęły decyzję, że jednak z końcem roku, no w zasadzie wszystkie dyrekcje kończą, tam chyba jedna dyrekcja do kwietnia będzie miała, bo tak im się kończy certyfikat. A z komentarzy, nawet w branży, no można jakby powiedzieć tak, że te firmy, które korzystały z tego certyfikatu, są za. Te, które mówią, że to jest nieważny certyfikat i dobrze, że lasy certyfikują, to z reguły tego certyfikatu nigdy nie miały i nie korzystały z niego. Jak według Pana powinny postąpić lasy w stosunku do swoich klientów, tak? Bo to nie jest certyfikat, który dotyczy tylko lasów, tylko dotyczy tam 2,5 tysiąca firm, które tym certyfikatem się posługują w Polsce. Dla tych firm, które się nim posługują, bardzo istotny certyfikat i ważny w stosunku do klientów, którym dostarczają swoje wyroby, a jednocześnie w samym tylko przypadku Polski no mamy taką dość nietypową sytuację, bo mamy IKEA, która właściwie 50% swoich wyrobów z drewna produkuje z polskiego drewna i to jest firma, która no bardzo mocno wywierała wpływ na rynek na to, żeby ten certyfikat FSC i wydała też ogromne pieniądze na to, żeby w jakiś sposób swoich z kolei odbiorców poinformować o tym, że te wyroby są z drewna, które było certyfikowane. To jest ogromna zmiana na rynku w sensie takim formalnym. Dla części firm jest to utrata wydanych kosztów, tak, które ponieśli na marketing, na wdrożenie tych systemów. Jak Pan uważa, czy ta decyzja lasów jest formalnie usprawiedliwiona, czy to jest działanie totalnie destrukcyjne dla branży? Jakie będą tego skutki i konsekwencje, no to przyniesie czas, bo wydaje się być rzeczą oczywistą, że do końca roku będziemy mieli ten certyfikat, nazwijmy to, zamknięty. Przed nami są wybory, przed nami są ogromne zmiany. Co się z tym wydarzy i w jaką stronę to pójdzie? To wiecie Państwo, że to jest nie sposób dzisiaj przewidywać. Pan na początku zadał pytanie, czy lasy dobrze zrobiły, czy lasy postąpiły słusznie, jak to oceniam. To tak sobie pomyślałem, że ja powiem w ten sposób, że lasy powinny postąpić dokładnie tak, jak postąpiły, tylko że odwrotnie. A jakby mnie Pan zapytał, dlaczego tak postąpiły, to odpowiedziałby Pan tylko właśnie dlatego, że mogą, nic więcej. Ślicznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa i da się za jakiś czas, może pod koniec roku, ponowić dyskusję o tym, co się zmieniło w branży, w jakim kierunku, jakie kierunki możemy sobie na następny rok określić czy przewidzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Życzę sobie Państwu, byśmy na koniec roku mieli dużo więcej optymistycznych informacji do podzielenia się z widzami. Dziękuję.